Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w Telewizji Niezależny Lublin. Ja Janna. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany, poseł trzech kadencji Zbigniew Giżyński. Witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło, witam Państwa. Nadmieńmy, że jesteś też współautorem i autorem kilkunastu lub kilkudziesięciu, nie pamiętam, publikacji, w tym również książki o Józefie Piłsudskim, Myśli... Tak, to prawda. Mowy, rozkazy, tak? No nie. Nie. Józef Piłsudski, Człowiek, żołnierz, polityk. To jest jedna z kilkunastu książek, które samemu lub wspólnie z innymi historykami napisałem bądź też redagowałem. Tych publikacji indywidualnych, artykułów jest oczywiście o wiele więcej, ale jest w tym, w tej bibliografii moich prac również parę rzeczy związanych z Józefem Piłsudskim. Zgadza się. Ostatnio zamieszczałeś i zamieszczasz często w mediach społecznościowych na swoich profilach krótkie filmiki z pobytu na Wileńszczyźnie. W miejscach związanych stricte z marszałkiem. Dlaczego właśnie Wileńszczyzna tak bardzo związana jest właśnie z marszałkiem, nie tylko dlatego, że się tam urodził. I dlaczego tak bardzo kochał? No, jest takie piękne... Wilno. Tak, jest takie piękne... Piękny fragment poezji mówiący o tym, że kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie. I to jest kraj lat dziecinnych Józefa Piłsudskiego, Wileńszczyzna. Tam się Józef Piłsudski urodził, tam dorastał, tam budował w sobie, bądź też inni, jak matka chociażby, budowali w nim postawę patriotyczną. To ta Wileńszczyzna go ukształtowała, Litwa, przy czym Litwa w tym rozumieniu, w jakim rozumiał to słowo Józef Piłsudski i ludzie jemu podobni, a więc tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, będące częścią naszego wspólnego państwa, jakim była Rzeczypospolita. Tu w Lublinie w sposób szczególny można o tym mówić, zwłaszcza w takim roku jak rok obecny, kiedy obchodzimy 450 lat od Unii Lubelskiej, która łączyła dwa wcześniej funkcjonujące odrębnie, chociaż w Unii personalnej, organizmy, jakim było Wielkie Księstwo Litewskie i Korona Królestwa Polskiego w jeden organizm, jakim była Rzeczypospolita Obojga Narodów, spadkobiercą tej myśli politycznej Rzeczypospolitej, nie tylko obojga, ale wielga narodów, był Józef Piłsudski. Tak on rozumiał w sobie to, czym jest Litwa. Podobnie rozumiał to Adam Mickiewicz, który przecież w języku polskim najważniejsze nasze dzieło narodowe rozpoczynał od słów Litwo, ojczyzno moja. W związku z tym Wileńszczyzna to miejsce szczególne dla wielu Polaków. Wśród nich Józef Piłsudski jest doskonałym tego przykładem. Dla niego to była część Wielkiej Rzeczypospolitej, której czuł się spadkobiercą, tak jak tym spadkobiercą czuł się Mickiewicz. Przyszedł na świat w trudnym momencie historii Rzeczypospolitej, bo w czasach, kiedy Polska była pod rozbiorami, Józef Piłsudski urodził się w roku 1867, i przyszło mu dorastać z myślą, że trzeba zrobić wszystko, aby tą Rzeczypospolitą, aby tą Polskę odbudować. Ale to właśnie Wileńszczyzna go kształtowała. Jadąc więc do Wilna i na Wileńszczyznę w tym roku rzeczywiście sporo dokumentowałem, jeżeli chodzi o zdjęcia, także nagrywałem jakieś filmy. Bo pomyślałem, że może warto historią podzielić się z innymi, którzy albo tam nie mieli okazji być, albo jeżeli byli, to być może nie odwiedzili tych miejsc, do których mi udało się dojechać, a nawet jeżeli je odwiedzili, to być może zechcą jeszcze raz przypomnieć sobie te piękne miejsca związane z postacią Józefa Piłsudskiego. Warto. Warto tam pojechać. Myślę, że wszyscy
którzy interesują się życiorysem naszego marszałka, powinni chociaż raz w życiu tam pojechać i odwiedzić te miejsca. Z całą pewnością nie zaszkodzi. Na pewno Zułów. Tak, to prawda. To fantastyczne miejsce. Nie jest łatwo tam trafić, muszę powiedzieć. Ja byłem w Wilnie jako takim byłem wcześniej i na Wileńszczyźnie, ale w samym Żułowie, czyli w miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego nie miałem okazji być wcześniej. To jest w zasadzie pogranicze dzisiejszej Litwy i Białorusi. Zarówno Litwa, jak i Białoruś to tereny wchodzące w skład właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc wchodzące w skład Rzeczypospolitej. I dzisiaj Żułów to nieduża wioska litewska, choć sporo mieszka tam Polaków. Te domki bardzo skromne, ubogie, czuć jeszcze troszeczkę poprzednią epokę. Niekiedy złośliwi mawiają, że jak się przyjedzie chociażby na Lubelszczyznę czy na Kielecczyznę, to tutaj jest Polska B i że tam dom się co jakiś czas trafi drewniany, to jeżeli ktoś tak lekko złośliwie mawia o naszej tak zwanej ścianie wschodniej, to naprawdę jakby pojechał sobie do Żułowa i zobaczył, jak wygląda tamtejsza wieś kraju będącego częścią Unii Europejskiej w XXI wieku, to byłby głęboko zaskoczony, bo to jest naprawdę miejscowość z naszej perspektywy dzisiaj bardzo biedna, skromna, ale sympatyczna, mile wyglądająca. Klimatyczna. Wszystkie drewniane domki tak, zapewne. To prawda. Są. Więc wygląda to bardzo, bardzo klimatycznie, aczkolwiek niezwykle skromnie. Nie jest natomiast łatwo znaleźć to miejsce, gdzie się urodził Józef Piłsudski, bo trzeba zjechać z głównej drogi w boczną taką dróżkę, gdzie nie ma znaku, że to tutaj. I GPS tam nie prowadzi. I GPS nie bardzo tam jest w stanie też zaprowadzić. W każdym razie udało mi się dopytać kogoś w tej wiosce, najpierw taką panią, Polkę z pochodzenia, potem takiego chłopca. Pani rozmawiała po polsku, z chłopcem niestety już udało się porozmawiać tylko po rosyjsku, bądź też po litewsku, ale ja nie władam litewskim. Tak czy inaczej udało nam się wreszcie dojechać do tego miejsca, gdzie był dwór państwa Piłsudskich. Co też na początku może być mylące, bo jak już się tam wjedzie, to Litwini zadbali o to, aby były jakieś upamiętnienia Piłsudskiego, które mogłyby sugerować, że to przecież Litwin i z tą Polską nie mający nic wspólnego. Więc jest taki nieduży pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu i jego bratu Bronisławowi, ale pomnik litewski, rzecz jasna, w kontekście właśnie ich litewskości. No bo przecież czyli dom tam stoi. Domu już nie ma, ale w miejscu, gdzie dom spłonął, jak Józef Piłsudski miał 7 lat, cały ten majątek, co stało się powodem kłopotów finansowych przede wszystkim państwa Piłsudskich. Ale to miejsce, gdzie stał dom Józefa Piłsudskiego, jest bardzo ładnie zaznaczone. Jak już się kawałeczek dalej minie, ten pomnik litewski tam dojedzie. Jest ładnie zaznaczone, jest zaznaczone w sposób niezwykle przystający do tego miejsca. Otóż w roku 1937, a więc po śmierci Józefa Piłsudskiego, a jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i wdowa po Józefie Piłsudskim, pani Aleksandra, zasadzili tam dąb upamiętniający miejsce, gdzie urodził się Piłsudski. Ten dąb symbolicznie stoi w miejscu, gdzie miała stać kołyska, w której wychowywany był Józef Piłsudski. Dookoła są resztki fundamentów po zgliszczach tego dworu, który tam był, a który spłonął w latach 70. XIX wieku. Były wprawdzie pomysły
w okresie międzywojennym, żeby odtworzyć, zrekonstruować ten dwór, ale one się nie powiodły. Ten dom, gdy go posadził prezydent Mościcki i pani Piłsudska, to było małe drzewko. Ale dzisiaj, po latach 80, to jest potężny, piękny dąb, ładnie ogrodzony takim płotem w biało-czerwone barwy, ponieważ Związek Polaków na Litwie odkupił ten teren i go stara się dobrze zagospodarować, a obok tego pięknego dębu jest ładny pamiątkowy kamień, na którym można przeczytać, z jakiego powodu ten dąb tutaj stoi, komu jest poświęcony i że właśnie Mościcki i pani Piłsudska, Ignacy Mościcki i pani Aleksandra Piłsudska ten dąb wspólnie posadzili, aby postać wielkiego marszałka uczcić. To jest to miejsce, gdzie Józef Piłsudski przyszedł na świat. Tam teraz Polacy ze Związku Polaków na Litwie posadzili jeszcze więcej dębów. Każdy jest poświęcony jakiemuś ważnemu wydarzeniu z naszej historii. Mają otworzyć, jak już ulosną kiedyś, taką aleję dębów upamiętniających różne ważne rzeczy. Niemniej jednak to miejsce, aczkolwiek nie ma tego domu, jest upamiętnione. Tam czuć tą atmosferę Wielkiego Księstwa, czuć tą atmosferę Litwy i można pooddychać tym powietrzem, którym mały Ziuk, bo tak go nazywali jemu współcześni, oddychał 150 lat temu, gdy przyszedł na świat ponad, i poczuć tą atmosferę, w której matka jego, Maria z Bilewiczów, kołysając go w tej dziecięcej kołysce, ponoć, takie mamy przekazy, widziała w nim człowieka, który doprowadzi do odrodzenia się Polski. Oczywiście życie ma to do siebie, zwłaszcza z czasem, że trudno jest niekiedy legendę odróżnić od prawdy. Niemniej jednak z całą pewnością była wspaniałą postacią, mocno wpajającą patriotyzm swojemu synowi w serce, skoro pomijając to, czy rzeczywiście patrzyła w kołysce w ten sposób na niego, ale dokonał ważnych rzeczy i jesteśmy od 100 lat w niepodległej Polsce. Dzięki marszałkowi. W dużej mierze. Nie tylko, ale w dużej mierze. Nie tylko. Gdzie został ochrzczony przyszły marszałek? Czy również w miejscu, w którym się urodził, czy... Bliziutko tego majątku Żółw jest kościół. Kościół bardzo klimatyczny, podobnie jak cała miejscowość. Drewniany kościółek jeszcze z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a więc pobudowany jeszcze za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Drewniany, pomalowany na zielono. I to jest w miejscowości, w wiosce, która dzisiaj się nazywa Powiewiórki. Natomiast ta parafia, ten majątek w tamtych czasach, jak żył marszałek Piłsudski jako chłopczyk, nazywała się Sorokopol. I ten kościół, w którym Józef Piłsudski był ochrzczony, stoi tam do dnia dzisiejszego. Chodzą tam okoliczni mieszkańcy. Parafia liczy sobie, bo zapytałem się o to, około obecnie 500 osób, przy czym do samego kościoła chodzi ich zdecydowanie mniej, 70 do 100 osób, głównie Polacy. Głównie Polacy, Litwini chodzą do sąsiedniej parafii w miejscowości kawałeczek obok. I w tym kościele, to co jest ciekawe, zachowała się oryginalna chrzcielnica, przy której Józef Piłsudski 10 dni po swoim narodzeniu, dokładnie to było moment chrztu, 15 grudnia 1867 rok, był ochrzczony. Można tą chrzcielnicę obejrzeć, jak się już uda wejść do kościoła, mi się udało, dzięki temu, że kolega, z którym byliśmy, był tak sprytny, że odczytał gdzieś tam napisany drobnymi literkami
numer telefonu do pani Apolonii, która się zajmuje tym kościołem. Pani Apolonia, po którą pojechał, otworzyła nam kościół, pokazała nam wszystko. W każdym razie miałem okazję być przy chrzcielnicy, gdzie Józef Piłsudski przyjmował pierwszy sakrament w swoim życiu. Był człowiekiem mającym dosyć skomplikowane życie religijne. Był człowiekiem wierzącym, katolikiem, aczkolwiek w pewnym momencie także przyszedł na protestantyzm, żeby wziąć ślub swoją pierwszą żoną. Nie naprzykrzał się Panu Bogu, jeżeli chodzi o praktyki religijne, tak to nazwijmy delikatnie. Ale też jak już był ważną osobą w państwie, to na tą mszę niedzielną zawsze chodził. Z pokorą wysłuchiwał kazań, które nie zawsze były dla niego przyjemne. O to już zadbał kardynał Kakowski. Ale umierał opatrzony też sakramentami. Natomiast to jego życie religijne rozpoczyna się właśnie przy tej chrzcielnicy. Mieszkańcy tej parafii w okresie międzywojennym, kiedy Józef Piłsudski już był ważną osobą w państwie, przygotowali ładną tablicę, która też wisi do dnia dzisiejszego. Miałam o to zapytać, czy jest jakaś tablica. Tak, tak, jest. Taka drewniana z napisem nad chórem, jak się wychodzi z tego kościółka i jest się tyłem do ołtarza, a przed sobą ma się chórek, to tam ta tablica jest zawieszona z takim pamiątkowym napisem, normalna, na deskach drewnianych zrobiona. Był 2 lata temu taki drobny incydent związany z tą tablicą i z tą chrzcielnicą, ponieważ tamtejszy proboszcz, Litwin rzecz jasna, usunął te dwie rzeczy z tego kościoła i przeniósł do kruchty przykościelnej, ale w takie mniej eksponowane miejsce. I dopiero po protestach licznych Polaków i tam, którzy na co dzień się modlą w tym kościółku, ale także tych należących do Związku Polaków na Litwie, zostało to przywrócone w dawne miejsce. Tym bardziej, że szczerze powiedziawszy, oczywiście każdy kościół, a więc także i ten kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza w Powiewiórkach jest przede wszystkim miejscem kultu religijnego i tego absolutnie nikt nie zaprzecza, że temu służy. To jednak gdyby nie fakt, że miało tam miejsce wydarzenie historyczne, czyli ten chrzest Piłsudskiego, no pewnie niewiele osób poza parafianami by do niego zaglądało. A moja tam wizyta i wielu, wielu innych Polaków, bo leży księga pamiątkowa, można się wpisać, tak też zrobiliśmy, pokazuje, że może niezbyt liczne, bo miejscowość też jest troszeczkę tak z boku, trzeba pokombinować, żeby do niej pojechać. To nie jest Wilno i nie wiem, na przykład Mauzoleum Matki Serca Syna, gdzie ciągle przychodzą wycieczki z Polski, ale warto to miejsce chrztu odwiedzić, bo znów poczujemy ten niezwykły klimat Litwy, Litwy, która jest częścią naszej historii, nie tylko dlatego, że tam się urodził Piłsudski, nie tylko dlatego, że Mickiewicz pisał Pana Tadeusza, przecież mając na myśli słynny ostatni zajazd na Litwie, ale dlatego, że to jest element naszej tożsamości, z której wyrastamy, tożsamości Rzeczypospolitej składającej się z Wielkiego Księstwa i z korony. Wróćmy jeszcze do domu rodzinnego. Wspomniałeś, że majątek rodzinny, dom spłonął. Coś się z nim stało i gdzie później zamieszkali Piłsudscy? Początkowo mieszkali w takich zabudowaniach, które jeszcze tam jakoś ocalały, ale to była na dłuższą metę rzecz niemożliwa, żeby tam zamieszkiwać. Sam majątek poprzez to popadł w ruinę. Piłsudscy zbankrutowali, mówiąc tak dzisiejszym językiem, został zlicytowany ten ich majątek. A rodzina zamieszkała w Wilnie. I Wilno stało się tym miastem, które Józef Piłsudski pokochał w sposób szczególny, bo stało się jego małą ojczyzną, tak to nazwijmy.
Tam przede wszystkim dorastał, tam zaczął chodzić do szkoły, rozpoczynając swoją edukację. Tam wreszcie, bo wcześniejszy okres właśnie pobytu w żłobie, no wiemy, bo coś tam na ten temat się zachowało we wspomnieniach ludzi, ale sam Józef Piłsudski tego żłoba nie pamiętał. On odwiedził jeszcze żłób kilka razy potem, jak był nieco starszy, ale to nie była miejscowość, do której on lubił wracać. Nie pamiętał tak naprawdę tego żłoba, tego kościółka. Też nie, no, któż z nas pamięta miejsce, gdzie byliśmy ochrzczeni. Ile lat potem miał? Miał 7 lat, jak zamieszkali. Tak, jak się przeprowadzili do Wilna, więc jeżeli cokolwiek pamiętał, to jakieś takie epizodyczne, szczątkową wiedzę. Natomiast wszystko to, co go w jakimś zakresie jako dziecko ukształtowało, to było Wilno. To atmosfera Wilna, atmosfera tego miasta, to matka, to poezja, jaką go starała się w pewien sposób karmić. W sposób szczególny Józef Piłsudski ukochał poezję Juliusza Słowackiego i to właśnie jego mama wpajała mu, zarażała go tą taką wrażliwością, powiedzielibyśmy, literacką, zwłaszcza na poezję romantyczną, na której szczycie był Juliusz Słowacki, czego mamy dowody także i poprzez to, że grób ten wileński, mauzoleum Matki i Serca Syna, jest ozdobiony cytatami z poezji Juliusza Słowackiego, a gdy Józef Piłsudski sprawował już rządy w Polsce po przewrocie majowym w 1926 roku, to on podjął decyzję de facto o sprowadzeniu do Polski i pochowaniu na Wawelu obok Adama Mickiewicza, który został tam pochowany w latach 90. XIX wieku, a więc jeszcze w okresie zaborów, podjął decyzję, aby również na Wawelu spoczął Juliusz Słowacki. I to jest ta atmosfera Wilna, w której Józef Piłsudski w otoczeniu licznego rodzeństwa, on był czwarty w kolejności, jeżeli byśmy popatrzyli na rodzeństwo, urodziło się w sumie państwu Piłsudskim dzieci 12 sztuk, przy czym ostatnia dwójka, chłopczyk i dziewczynka w niemowlęctwie zmarli. Niestety zmarła wówczas także mama tych dzieci, a więc pani Piłsudska. Jak on to przeżył? Może od razu zadam pytanie, jak Józef Piłsudski jako młody chłopak, tak? Bo miał wtedy 14 lat. 17. Jak mama umiera, ma lat 17. No, przeżył to tak jak każdy chłopiec w tym wieku. No, strata matki. Był związany z matką. Tak, strata matki jest czymś oczywiście bardzo złym, zwłaszcza w takim wieku, bo jest naturalną koleją rzeczy, że każdy z nas gdzieś tam prędzej czy później żegna się ze swoimi rodzicami i musi ich pochować, ale nie w wieku lat 17, tak jak było w przypadku Józefa Piłsudskiego. Czy to odcisnęło piętno na jego późniejszym życiorysie? W dużej mierze tak. Bardzo, bardzo jednak ta mama w tym jego sercu odgrywała istotną rolę. Dlaczego? Otóż po pierwsze, ona go wychowywała w poczuciu obowiązku wobec ojczyzny. Czyli generalnie on żył w przekonaniu, że Polska nie ma niepodległości i jego zadaniem jest to, aby Polska tę niepodległość odzyskała. Wspomina sam Piłsudski, że to jest troszeczkę tak, że on cały czas myślał, jak wywołać kolejne powstanie, żeby się udało tej Polsce tą niepodległość odzyskać. Z czego to wynikało? No właśnie z tego wychowania przez mamę. Ojciec uczestniczył w powstaniu styczniowym, a mama wychowywała go w poczuciu, że no nie udało się pokoleniu ojca. Wcześniej też się nie udało, ale tobie się uda.
To jest wyzwanie dla ciebie. W związku z tym młody Józef Piłsudski, wówczas chodzący do szkoły, mający dzieciństwo, tak jak każdy z nas, poza tym wszystkim, co było elementem jakby tworzącym atmosferę szkoły, przede wszystkim cały czas myśli o tych sprawach związanych z Polską i to jest ogromna zasługa mamy, czego najlepszym dowodem, jak ona była fantastyczną osobą i wyjątkową kobietą, jest to, co stało się u kresu życia Józefa Piłsudskiego. Gdy na łożu śmierci leciwy już marszałek rozstawał się z życiem, to w testamencie nakazał, aby prochy jego mamy zostały sprowadzone z niewielkiego cmentarza w rodzinnych jej stronach, gdzie została pochowana po śmierci. Sprowadzone zostały do Wilna i aby ją pochowano wśród żołnierzy, którzy walczyli o to, aby Wilno należało do Polski i zginęli w latach 1919-1920 i są pochowani na cmentarzu na Rosie w Wilnie właśnie, a u stóp matki kazał pochować swoje serce. Tworząc, matka i serce. Tak, tworząc w ten sposób to słynne mauzoleum, które my znamy dzięki temu, że to jest mauzoleum, na którym nie ma imienia i nazwiska osób, które tam spoczywają, ale mimo, że nie ma takiego napisu, a jest tylko napis Matka i Serce Syna i fragmenty z poezji Słowackiego, wszyscy wiemy, cóż to za matka i wszyscy wiemy, cóż to za syn. Tak czy inaczej, to pokazuje, skoro dziecko traci matkę, mając lat 17. Potem przeżywa bardzo burzliwe życie, w ramach którego odradza się państwo polskie, a na łożu śmierci wydaje tego typu dyspozycje. To świadczy o tym, jak bardzo chował w swoim sercu taką wdzięczność w stosunku do swojej mamy za to, że potrafiła obudzić w nim, wykrzesać z niego tę iskrę patriotyzmu, która sprawiła, że tak jak w tej poezji, jak we fragmentach z Beniowskiego, które tam są na tej płycie nagrobnej, nie potrafię tego z pamięci zacytować, trzeba by było tam zerknąć na ten napis, mogąc wybrać spokojne życie, wybrał ten niespokojny żywot orła, który tam czuwa na skale, gdy źrenice czerwone od gromu. To wszystko było wychowanie przez mamę, która obok kolegów, koleżanek, obok otoczenia w szkole była tym czynnikiem najważniejszym w procesie kształtowania tego młodego człowieka. Już w wieku 15 lat był konspiratorem. Na czym się to objawiało? Jak wyglądała ta jego działalność konspiracyjna w tak młodym wieku? To jest bardzo istotna rzecz i ciekawa, bo Józef Piłsudski rzeczywiście od małego dziecka przejawiał wyjątkowe talenty. On jeszcze, jak z bratem odrobinkę starszym Bronisławem mieszkali w Żułowie, to mimo, że mówię, miał 7 lat, jak się wyprowadzali, jak spłonął im ten majątek, to oni już wtedy mieli własną gazetkę, którą pisali w zeszycie, w kajecie takim, gdzie zapisywali sobie lekcje, opisując to, co się w Żułowie dzieje. A więc Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z tego, że media, tak to byśmy dzisiaj powiedzieli, wtedy jedynym medium to była prasa, mają istotną rolę. I to, co było potem kwintesencją jego życia konspiracyjnego jeszcze w późniejszym okresie, to będzie właśnie tworzenie własnej prasy, robotnik i tak dalej. Ale wtedy w szkole rzeczywiście konspirowali troszeczkę inaczej. Jak konspirowali? No cóż, można uprawiać za konspirację, mając lat 15, chodząc do szkoły. No można, jeżeli to jest szkoła rosyjska. Jeżeli to jest szkoła, która ma służyć temu, aby rusyfikować Polaków.
Gdzie Polacy byli szykanowani byli za używanie języka polskiego. Tak, byli przede wszystkim pozbawieni możliwości zdobywania wiedzy z zakresu polskiej literatury w dużej mierze. A więc tworzą Józef Piłsudski, jego brat Bronisław, koledzy ze szkoły, tworzą koło samokształceniowe Spójnia. No i chłopcy wymieniają się książkami, literaturą, informacjami na temat historii Polski, do których nie mieli dostępu. Więc ta ich działalność konspiracyjna jest taka skromna, ale to wynika z miejsca, w którym są. No trudno, żeby konstruowali bombę, którą będą chcieli zabić cara. To też wkrótce Józef Piłsudski będzie robił, ale jeszcze nie wtedy. Natomiast wówczas jako uczniowie będą przede wszystkim starali się zdobywać wiedzę, kształcić. Józef Piłsudski, który niestety, będzie o tym mowa jeszcze, nie skończył studiów, ale miał ogromny szacunek do wiedzy. On całe życie się uczył, on był genialnym samoukiem w wielu obszarach. Że on nie skończył szkół wojskowych, a był pierwszym marszałkiem Polski, jeżeli chodzi o wojsko. I genialnym strategiem. I genialnym strategiem, bo on w sobie potrafił wykrzesać te talenty i analizował, pisał analityczne książki na ten temat. Rok 1863 o powstaniu styczniowym, jakie były przyczyny tego, że ono się nie powiodło. To jego później wydana książka z okazji 50-lecia wybuchu powstania styczniowego. Tak czy inaczej, ta konspiracja w tamtym okresie właśnie do tego się sprowadzała, tym bardziej, że był dosyć żywym chłopcem i powiedzielibyśmy tam, nie tylko szkoła go interesowała. Więc jakim był dzieckiem? Oj, dzieckiem był żywotnym. Bo tutaj na ten temat wiemy sporo. Przede wszystkim wiele osób zarzuca, że Piłsudski to były w ogóle rządy autorytarne, że tam wszystko musiało się wokół niego kręcić i tak dalej, i tak dalej. Trochę w tym prawdy jest. I ta jego cecha charakteru, ten autorytaryzm, on już w dzieciństwie charyzma, tak byśmy powiedzieli, on już w dzieciństwie dawał o sobie znać. On rzeczywiście wybijał się spośród wszystkich i nie był dzieckiem pokornym, ale ten jego brak pokory do niewoli prowadzi. Właśnie. Co powiedział później. Właśnie. Ten brak pokory dotyczył właśnie tego typu rzeczy, no bo co mógł zrobić młody Józef Piłsudski, gdy na przykład władze szkolne postanowiły, że zaprowadzą całą szkołę do cerkwi, bo są jakieś uroczystości religijne, a cerkiew była dla niego i dla innych Polaków symbolem rusyfikacji, bo Polacy w tamtych stronach w ogromnej większości nie byli prawosławni, ale byli katolikami. W związku z tym, co wtedy Józef Piłsudski robił, no nie szedł do tej szkoły, mówiąc wprost, wagarował sobie. To jest pierwszy element. Właściwa postawa. Tak, który kształtował jakby jego tamten okres życia. Drugi element, o którym trzeba powiedzieć, to jest to, że to jest rodzina żyjąca wtedy biednie. Czy państwo Piłsudscy przed tragedią, jaką był pożar ich majątku, to była naprawdę rodzina zamożna, na ówczesne oczywiście warunki. Ale ten pożar doprowadził do bardzo szybkiego spauporyzowania się całej rodziny i oni żyli w związku z tym naprawdę w dosyć dużym ubóstwie. Stąd Józef Piłsudski musiał sobie gdzieś tam dorabiać. Dorabiał poprzez udzielanie korepetycji po prostu z różnych przedmiotów, bo uczniem był niezłym. Miał niezłe stopnie na świadectwach. Aczkolwiek nauczyciele zaznaczali, że mógłby mieć jeszcze lepsze, ale nie jest jakimś takim bardzo przykładnie pilnującym się spraw dyscypliny uczniem, czego dowodem jest pewna jego słabość, którą nabył już w tamtym okresie, a mianowicie dzisiaj jest to rzecz mało popularna i oby tak było. Nie polecamy tego młodym ludziom, zwłaszcza w tym wieku, ale od 16 roku życia zaczął palić. I palił już potem do śmierci.
Tak, pamiętamy. Wszyscy, że palił i to dosyć dużo. Tak, tak. No to jest jedna z tych słabości, która też się w dosyć szybkim wieku u niego zaczęła. Inna sprawa, że wówczas palenie było zjawiskiem dosyć dużo częstszym niż obecnie i to właśnie od młodego wieku się zaczynało. A nauk, jak każdy, wciąga, a Józef Piłsudski także potrafił na ogół ulegać. A powiedz, skąd czerpiemy wiedzę o latach młodzieńczych, o dzieciństwie marszałka? Wszak te zapiski, jak wspomniałeś, prowadził jego brat, tak? Że to było jego, systematycznie to, żeby, tak, spisywane. Jego brat rzeczywiście, i to jest bardzo cenne źródło wiedzy o Józefie Piłsudskim i o latach jego dzieciństwa, miał troszkę starszego brata Bronisława. Bardzo byli dwaj bracia z sobą związani. W końcu ten pomnik, o którym wspominałem, jest poświęcony również Bronisławowi. I Bronisław prowadził od bardzo młodzieńczych lat prowadził pamiętnik, w którym zapisywał różne rzeczy. One nie zawsze były dla Ziuka sympatyczne, te zapiski, no bo jak to dwaj bracia, no jeden od drugiego potrafił być zazdrosny. Zwłaszcza, że Ziuk był tym, choć młodszym, który generował wokół siebie zainteresowanie, to on był tym pierwszym i dało to się zauważyć. Więc niekiedy... Autorytarność. Tak, więc tam niekiedy brat się na to żali w tym pamiętniku, że Ziuk mu tam, prawda, coś zjadł albo coś innego zrobił, co mu się nie spodobało. Ale stąd wiemy, że na przykład żyli w biedzie, bo pisze o tym, że nie poszedł do szkoły, bo nie miał ubrań Ziuk, żeby można go było do niej wysłać chociażby. W związku z tym to jest taka ważna, cenna informacja. Czyli po pożarze zubożeli. Tak, te jego zapiski Bronisława są przechowywane w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Ale to także wspomnienia samego Józefa Piłsudskiego, który już będąc dojrzałym człowiekiem w różnego rodzaju wywiadach wspominał okres dzieciństwa. To wreszcie jakieś szczątkowe informacje innych osób, które pamiętały okres dziecięcych lat Józefa Piłsudskiego i coś tam na ten temat były w stanie przekazać już potem, gdy on był ważną postacią życia politycznego. Tak czy inaczej, tych źródeł wiedzy dotyczących Józefa Piłsudskiego troszeczkę mamy i można z nich sobie opinię o tamtym okresie jego życia wyrobić. Zresztą potem już, gdy jest troszeczkę starszy, gdy rozpocznie studia, będzie obserwowany również przez carską policję polityczną, a więc zaczną się pojawiać jakieś charakterystyki i przez służby rosyjskie policyjne sporządzane. Piłsudski zdał maturę w Wilnie. Tak. Powiedz, jakie były jego tak naprawdę plany zawodowe i jaką uczelnię wybrał? To jest właśnie nietypowa rzecz, jeżeli chodzi o życie marszałka. Niewiele w ogóle osób kojarzy, że studiował, a już ja konia, wiem. Konia z no to. Nie każdy jest jednak członkiem Związku Piłsudczyków. Ale rzeczywiście Józef Piłsudski miał swoje plany i chciał zostać lekarzem. Chciał zostać lekarzem i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, a więc na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wtedy, pamiętajmy, to wszystko jest Imperium Rosyjskie. I uczył się nie najgorzej. Wszyscy wiemy, że medycyna dzisiaj to nie są łatwe studia także. Wówczas też nie były to studia łatwe. Niemniej jednak ze średnimi stopniami, tak powiedzmy na czwórkę mniej więcej, zaliczył pierwszy rok, ale podobnie jak w przypadku szkoły średniej, miał też i inne pomysły na życie, chodząc do szkoły, a w tym wypadku chodząc na zajęcia niż tylko studiowanie i nauka. I to zmieniło jego los na dobre. Czyli tu również cechował go pewnie brak pokory. I na pewno z języka rosyjskiego czwórki nie miał. Nie pamiętam w tej chwili z głowy, czy miał czwórkę, czy nie. Ale tu nie byłbym taki pewien, czy akurat nie miał dobrej oceny. Dlaczego?
Józef Piłsudski, jeżeli chodzi o języki obce, nie miał do tego podejścia o charakterze nie lubię Rosjan, więc się nie uczę rosyjskiego. Nie, nie, nie. Język wroga to trzeba jednak znać, bo to się może przydać. Poza tym Józef Piłsudski nieźle znał języki obce. Pamiętajmy, że już w późniejszym okresie to jest człowiek, który dużo podróżował, który zjechał świat, to jest jego wyjazd do Japonii, to jego wyprawy do Francji, a więc był człowiekiem, jeżeli chodzi o naukę języków, dosyć światłym, świetnie sobie radzącym, jeżeli chodzi o języki z różnymi. Nieźle mówił, bardzo dobrze mówi po niemiecku, ale także sobie radził. Po angielsku i francusku. Także sobie radził z francuskim i z angielskim. Więc od tej strony był człowiekiem dosyć światłym. Natomiast w inny sposób niż poprzez to, że nie uczyłby się rosyjskiego, walczył z caratem. On się zaangażował, tam poznał. To go w ogóle w pewien sposób skierował na inne tryby życia. Poznał młodych rosyjskich rewolucjonistów, którzy należeli do takiej organizacji Narodnaja Wola, którzy konspirowali przeciwko carowi. Oni konspirowali, bo chcieli obalić carat, uważając, że to jest samodzierżawie, które Rosjan i innych nie woli. Piłsudski chciał go obalić, no bo to był przecież człowiek, który nie woli Polskę. Te cele się okazały zbieżne, stąd związał się z tąże organizacją Narodnaja Wola, która chciała dokonać zamachu na cara Aleksandra III. Był ten zamach przygotowywany i Józef Piłsudski, mając bardzo niewielki udział w ogóle w tym spisku, coś tam wiedział, niewielką miał misję do wykonania w związku z tym, ale jak się ten zamach nie udał, aresztowano wiele osób, w tym Józefa Piłsudskiego i jego brata, co spowodowało, że nie mamy Józefa Piłsudskiego lekarza, ale narodził się Józef Piłsudski, zesłaniec na Syberię, konspirator i wojskowy. Właśnie, czym było dla przyszłego marszałka zesłanie 20-letniego wtedy na Syberię? No wyobraźmy sobie taką oto historię. Ja mam syna, który ma 19 lat, rozpoczyna studia. Józef Piłsudski też te studia rozpoczął mniej więcej w tym wieku. I wyobraźmy sobie, że po pierwszym roku studiów ktoś jest zamknięty i na 5 lat zesłany na Syberię. To jest złamanie komuś życia. Przecież ten młody człowiek, każdy młody człowiek mając te lat 19-20, ma swoje plany. No chce zostać tym lekarzem, chce leczyć ludzi. Albo jakieś inne. W tym wypadku były to takie. I nagle ktoś to życie ci łamie. Zwróćmy uwagę, Piłsudski nie dostał jakiegoś bardzo dużego wyroku. 5 lat to taki umiarkowany wyrok, jeżeli chodzi o Syberię. Brat dostał na przykład 15. Więc dostaje wyrok 5 lat zsyłki na Syberię. I dlaczego te wyroki właśnie takie były? Czemu to miało służyć? Otóż zamysł tego aparatu represji rosyjskiej nie był wcale taki bezzasadny. To znaczy, dokazujesz, jesteś młodym człowiekiem, nieposłusznym, niepokornym, sprzeciwiasz się władzy, to my cię nauczymy rozumu. Złamiemy ci twoje życie, wyślemy cię na 5 lat na Syberię i tam sobie posiedzisz, pomyślisz, to jak wrócisz, już ci się odechce głupot robić. Spokorniejesz, tak. Tak pewnie myśleli. I tak się często udawało. Tak się często udawało. Józef Piłsudski okazał się wyjątkiem, bo on tam jedzie na tą Syberię. Na samym początku od razu dostaje bardzo bolesną lekcję. Ma wybite zęby. To z tego powodu nosił wąsy potem. Nie było tak jak dzisiaj, że sobie można iść tam implanty powstawiać i nadal się uśmiechać, prawda? Albo zrobić sobie prawie nowe zęby, jak jeden z liderów opozycji, prawda? I świecić potem nimi na konferencjach prasowych. Tak. Takie możliwości w wieku XIX
dla Józefa Piłsudskiego były nieosiągalne. Mógł co najwyżej zapuścić wąsy, żeby ukrywać, że tutaj nie ma z przodu zębów. Tak czy inaczej, dostaje bardzo ciężką lekcję na samym początku i ta Syberia jest momentem jego politycznego dojrzewania. On mógł być złamany. Wiemy, jakie były jego nastroje. On się tam zakochał, miał dziewczynę. Tam też odkrywa i tajniki jakichś tam miłosnych fascynacji, ale dzięki temu, że też mamy listy, jakie sobie między sobą pisali i tak dalej, które się zachowały, możemy zauważyć, jaki był ten jego nastrój. Waleczny. Nie od początku. Ta waleczność przychodzi z czasem. Pamiętajmy, jest takie piękne biblijna mądrość. Moc w słabości się doskonali. To jest człowiek, który jest zesłany na Syberię. Żyje w niezwykle ciężkich warunkach. I to w naturalny sposób na początku to każdego to przygnębi, złamie, że jest podłamany tym, co się stało. Nie ma na nic siły, nie widzi sensu życia, ma myśli samobójcze. To są takie rzeczy, które najpierw się pojawiają. W każdym i w Piłsudskim także. My patrzymy na Józefa Piłsudskiego i słusznie, jak na placu litewskim tutaj w Lublinie, na pięknym pomniku, na koniu, który jest jako zwycięzca. I takiego go my pamiętamy i takim był. Ale zanim doszedł do tego momentu, bo przeciwnicy marszałka Piłsudskiego często, także ci, którzy dzisiaj gdzieś tam z przyczyn frustracji politycznych ciągle jeszcze nie potrafią przejść do porządku dziennego nad sporem Piłsudski-Dmowski, a są tacy, nie dostrzegając, że jeden i drugi naprawdę zrobił dużo dobrego dla Polski. Powinniśmy się cieszyć dorobkiem obu. Obaj byli ojcami niepodległości. Dokładnie tak. Nikt nie dyskutuje. Ale niektórzy nie potrafią jakby sobie z tego zdać sprawę. I mówią, no tak, to megaloman, na tych pomnikach tylko kazał się stawiać i tak dalej, a w ogóle to... Otóż on dzisiaj jest na tych pomnikach, dzisiaj jest wielkim marszałkiem, twórcą niepodległości Polski, ale wówczas na tej Syberii był młodym chłopakiem, którego carski aparat represji wbił w ziemię. On się przez te 5 lat z tego musiał dźwigać. On dużo czytał, rozmawiał z różnymi ludźmi. On dopiero tam odkrył w sobie tą złość, która spowodowała, jak wracał z tej Syberii, że nie, carze, to nie jest tak, że ty mi przetrąciłeś kręgosłup, złamałeś karierę, zlikwidowałeś moją możliwość wykształcenia się i ja teraz już będę tam siedział, ciesząc się, że mam tam jakąś pracę i sobie będę żył. On wraca z myślą, teraz to ja się z tobą porachuję. Teraz to ja dopiero będę konspirował. Teraz ja już wiem, co muszę zrobić, żeby przekonać do tego, żeby zwalczyć tą Rosję, ten carat, jeszcze większą liczbę Polaków. Tam się rodzi tak naprawdę... Te zaczątki niepodległości, ta myśl. Tam się rodzi Józef Piłsudski, rewolucjonista. Tam się rodzi Józef Piłsudski jako człowiek, który wraca w poczuciu misji, jaką ma do spełnienia. A ta misja, ta niepodległość, którą my już widzimy, bo dla nas to już tam chwilka już będzie ta Polska niepodległa. Nie, nie, nie. To jest bardzo daleka droga. To jest droga wówczas jeszcze prawie 30-letnia. Wrócił z Syberii, miał 25 lat. Dokładnie. Więc... I to jest człowiek, który wtedy myśli tak. Nikt nie chce walczyć za tę Polskę dzisiaj. Wszyscy są przygnębieni, załamani powstaniem styczniowym. Ci, którzy nie dostali w powstaniu styczniowym, to tak jak ja, zostały im przetrącone kręgosłupy gdzieś tam w różnych tych. Jak doprowadzić do tego, żeby ta Polska podźwignęła się do niepodległości? I on znajduje odpowiedź na to pytanie. Znajduje ją tam, w tych mrozach Syberii. Tam zostaje rewolucjonistą. Dlaczego? Bo on myśli sobie, ta Polska upadła w wieku XVIII, bo nie było tkanki społecznej, która by zawalczyła o tę niepodległość. Bo bogata magnateria, szlachta, im było wszystko jedno, czy są takiego, czy u takiego króla, by byle
byleby mieli tytuły arystokratyczne. Chłopstwo było biedne i w ogóle nie kojarzyło, w jakim żyje państwie często. Nie było tak naprawdę tkanki społecznej, która by chciała zawalczyć o tę polskość. Na masową skalę były pojedyncze wspaniałe jednostki, jak Kościuszko czy książę Józef Poniatowski, ale nie mieli poparcia mas społecznych. I on sobie myśli, to ja zostanę socjalistą. Zostanę socjalistą dlatego, bo ja w ten sposób przekonam robotników, a to jest, pamiętajmy, druga połowa XIX wieku, bardzo dynamicznie rozwija się przemysł, rodzi się coś takiego, co się nazywa klasa robotnicza, a więc ludzie, którzy pracują w fabrykach. Pracują wówczas w tych fabrykach po 15, po 16 godzin. Nie ma żadnych jakichś tak na dobrą sprawę bezpiecznych hamulców bezpieczeństwa przed wyzyskiem tych ludzi. No, później były związki zawodowe, wtedy czegoś takiego nie było. To dopiero przyjdzie z czasem. Stąd Polska Partia Socjalistyczna, z którą się zwiąże, która będzie odgrywał istotną rolę już po powrocie z Syberii, to będzie właśnie miała taką myśl, żeby zaszczepić w tych robotnikach, którzy może są obojętni na to, czy będzie to Polska, czy Rosja, zaszczepić poczucie, będzie dobrze dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli własne państwo. I to państwo urządzimy na zasadach sprawiedliwości społecznej, że nikt nie będzie wyzyskiwany. Stąd on zostaje socjalistą, ale socjalistą nurtu niepodległościowego. On nie będzie tak jak jego towarzysze z ruchu socjalistycznego, tacy jak Róża Luksemburg, mówili, że proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. On mówi, okej, ja nie mam nic przeciwko proletariuszom z innych krajów, ale mnie interesują Polacy, bo najpierw niepodległość, a socjalizmem zajmiemy się w drugiej kolejności. Nawet człowiek, który był bardzo odległy od socjalizmu, który był konserwatystą, który prawie w niczym się z Piłsudskim nie zgadzał, jakim był Roman Dmowski. Pisze na początku XX wieku taki ładny esej o szlachetnym socjaliście Piłsudskim, bo on dostrzega w tym działaniu Piłsudskiego wówczas właśnie to, o co chodziło marszałkowi, że socjalizm to jest droga do tego, aby zaszczepić w Polakach, w społeczeństwie polskim, tą chęć zawalczenia o własne państwo, które będzie właśnie państwem sprawiedliwym. Więc wracając z Syberii w wieku 25 lat, wraca i zostaje rewolucjonistą, aby ten płomień rewolucji, który płonął wówczas w Europie, w końcu ta rewolucja nie przez przypadek w Rosji wybuchła, wybuchnie w Niemczech, na Węgrzech, wszędzie dookoła. Wszędzie. Tylko w Polsce będzie miała inną barwę, biało-czerwoną. Barwę niepodległościową. To jest ogromna zasługa Józefa Piłsudskiego, który potrafił tą wówczas naturalnie w tej przestrzeni geograficznej rodzącą się myśl społeczną skanalizować w tym fantastycznym celu, jakim była walka o niepodległość. Ale Piłsudski rewolucjonista i walka o niepodległość, to już historia na inną rozmowę. Przynajmniej na razie tym socjalistą był, bo potem z tego tramwaju już wysiadł. Na przystanku niepodległość, ale to już jest pewnie na inną rozmowę, dyskusję. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za piękną opowieść o latach młodzieńczych, o Piłsudskim, który urodził się na dalekiej Litwie, w Wilnie, o podróżach, które ostatnio odwiedziłeś, o podróżach, które prawda, odbyłeś ostatnio w Wilnie. Piłsudski, tylko jedną rzecz powiem, Piłsudski by tutaj ostro zaprotestował, że on się nie urodził na dalekiej Litwie. Dla niego to my, w przypadku moje miasto Runia, będąc mieszkam daleko, dla niego to był centrum. Litwa to była Polska. Tak, dla niego to była jego ojczyzna i to była Polska. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w programie. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Zapraszam do następnego programu Telewizji Niezależnej Lublin. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.